23-latek usłyszał zarzuty zabójstwa swoich dziadków w Kamieniu Krajeńskim Kujawsko-Pomorskie. 23-latek usłyszał zarzuty zabójstwa swoich dziadków w Kamieniu Krajeńskim. 23-latek usłyszał zarzuty zabójstwa swoich dziadków w Kamieniu Krajeńskim Kujawsko-Pomorskie, poinformował PAP zastępca prokuratora rejonowego w Tucholi Adam Andrzejczuk. Podejrzanemu grozi dożywocie. Policja w Kamieniu Krajeńskim zatrzymała w czwartek 23-latka, który zabił swoich dziadków. Mężczyzna sam zgłosił się na posterunek i poinformował o zbrodni. O godzinie 10.30 w czwartek na posterunek policji w Kamieniu Krajeńskim przyszedł 23-letni mężczyzna, który poinformował funkcjonariuszy, że dokonał zbrodni zabójstwa swoich dziadków. Policjanci natychmiast udali się na miejsce zdarzenia w tej miejscowości i po wejściu do mieszkania odnaleźli zwłoki 74-letniej kobiety oraz 88-letniego mężczyzny, poinformowała PAP aspirant sztabowy Aleksandra Brejc z KPP Sępólno-Krajeńskie. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Tucholi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał dziś zarzuty zabójstwa dwóch osób oraz uśmiercenia psa. Odmówił udziału w czynnościach i składania wyjaśnień. Przyznał się do winy, przekazał w piątek PAP zastępca prokuratora rejonowego Adam Andrzejczuk. Dodał, że prokuratura skieruje w piątek wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara więzienia od 8 lat do dożywocia. W najbliższym czasie wykonywane będą wszystkie niezbędne czynności procesowe. Będzie badane m.in. to, czy w trakcie tego zdarzenia podejrzany był pod wpływem jakiegoś rodzaju środków zmieniających świadomość. Na tę chwilę zebrany materiał dowodowy nie wskazuje na to, aby w momencie popełniania morderstwa sprawca był niepoczytalny. To jednak oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, zostanie sprawdzone, dodał prokurator. Podkreślił, że w czwartek w wyniku przeprowadzonych oględzin w miejscu zdarzenia odnaleziono dwa ciała. Na obu zidentyfikowano liczne rany kłute. W mieszkaniu odnaleziono także zabitego psa. Co do mechanizmu powstania ran nie chciałbym się w tej chwili wypowiadać. Sekcja zwłok zaplanowana jest jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy, powiedział prokurator. Podejrzany w tej sprawie 23-latek miał ponaglać funkcjonariuszy po zatrzymaniu. Z relacji mediów wynika, że najprawdopodobniej zaplanował zbrodnię wcześniej. Do tej pory nie jest znany motyw jego działania. Wiadomo tylko, że podejrzany mieszkał na stałe ze swoimi dziadkami w mieszkaniu, w którym doszło do zbrodni.